Na początku serdecznie powitać wszystkich gości, a w szczególności naszych kochanych seniorów. Gdyż kiedy Bóg stworzył ziemię, powiedział, że nie może być we wszystkich miejscach, więc dlatego stworzył babcie i dziadzie. Dzisiejszą imprezę mamy właściwie w trzech odsłonach. Pierwsza, w której będą występować dzieci i młodzież, kłody dla Was, to będą jasełka. Druga część to już będzie pokłonimy się bardzo cieplutko wszystkim dziadkom i babciom i będziemy im dziękować za to, co najpiękniejsze dostajemy od nich. A w trzeciej oddamy głos wybitnie uzdolnionym naszym trzem dziewczynom, Dianie, Angelice i Wiktorii, i one poprowadzą wspólne kolędowanie. Więc na teraz dziękuję i życzę wszystkim miłego odbioru. Thank you.
Patrzcie, co się dzieje. Idą do Betlejem, a noc ciemna, aż strach. Zimno i głodno i ciemno wszędzie. Józefie kochany, co ze mną będzie? Buty poniszczyłam, suknię podar wiatr. Józefie kochany, jak iść przez ten świat? Józefie, Józefie, już nie mam siły. Może zapukasz do kogoś, mój miły? Jesteśmy bardzo zmęczeni. Dajcie nocleg, choćby w sieni. Tu nie zajaśnie gospoda. Idźcie stąd, bo czasu szkoda. Odmówili? Mówi szkoda. Żeby chociaż łyżkę strawy, żeby chociaż trochę słomy. Tu są jeszcze inne domy, słyszysz? Grają, jeszcze nie śpią. Powiem im, że jestem ciesią. Kto tam przyszedł? Jestem ciesią. Cieśla nam zawraca głowę, lepiej iść gdzieś na budowę. Nie wpuścili nas bogacze. Tylko wiatr nad nami płacze, tylko wiatr i nikt już więcej. Żeby chociaż ogrzać ręce, tak niewiele nam potrzeba, żeby chociaż kromkę chleba. Ostrożnie, babciu, tu są kamienie. A wy skąd tutaj? Z dalekiej drogi. I pewnie bardzo bolą was nogi. Głodni, zmęczeni, a wicher wieje. Macie wy tutaj kogoś w Betlejem? Nie? To się nie trapcie, boście w Betlejem znaleźli babcię. Dam wam schronienie w tą noc grudniową. Mam tu stajenkę, jest dach nad głową. Kamień spadł mi z serca, znaleźli schronienie. Co się działo dalej, będzie w drugiej scenie. Choć nie było mnie w Betlejem tamtej nocy i z Józefem nie pukałam w twoje drzwi, jednak dzisiaj, kiedy patrzę w twoje oczy, jest tam szumek, może dziecię. Przez łzy ja przekażę.
połóż drzewa do ogniska. Jak się człowiek utrudzi, to i spocząć trzeba, gdy noska gwiazdami zaświecił nieba. Hej, nastawcie uszy, coś dziwnego się dzieje, nie pora na spanie. Słychać od strony nieba przecudne śpiewanie. Jeszcze nie świta. Gość jakiś do nas idzie, śpieszmy go powitać. Witajcie, pastuszkowie, wielką nowinę wam powiem. Tam w chłopie nasienie mały Jezus się narodził. Chodźcie, ze mną zobaczycie i pierwszy go pozdrowicie. Wstające go znajdziecie w chłopie leży do dziecię. Hej pasterzy, jak pójdziemy z gołą ręką, tam staniemy. Trzeba dać coś malkiemu niż szopie narodzonemu. Na
Zanim drogę ruszysz, by miłość okazać.
daj dzieciom teczką, my skarbu nie mamy. Przyjmij te pokłony, które ci składamy. Oto boche chleba i słodkie kołacze. Niechaj mały Jezus głodu nam nie płacze. Ja dam malutkiemu piękne jabłuszko i jeszcze dołożę z piernika serduszko. Zasnął Jezus ze swoją matką, aniołki czuwają, a do żłobka z daleka królowie zjeżdżają. Ja skadziłem swoim klękam przed Tobą, mój Panie. Przyjmij, Jezu, Ciecie rogę złote i korony, żeś jest królem tego świata, składam Ci pokłony. Słuchajcie, dzieci kochane, głoszę do wielką nowinę. W Szopie w Betlejem Bóg się narodził, dziecina, w noc Bożego Narodzenia. Chodźcie wszystkie dzieci do stajenki Jezusowej, gdzie gwiazdeczka świeci. Czy ty wiesz?
powstrzyma wielki wiatr, że dałaś życie temu, to tobie życie da. Mają zawsze tak wiele.
są zawsze blisko, tak nas kochają, że wszystkie siły i czas swój cały nam poświęcają. A kiedy mamy jakieś kłopoty albo zmartwienie, możemy zawsze liczyć na pomoc i pocieszenie. Dzieci, które mają swoje laurki, bardzo prosimy, tak, i do dziadków proszę swoich ucałować, uściskać.